16 września w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach odbyły się uroczystości konsekracji Kościoła, którym przewodniczyli biskupi Tadeusz Rakoczy oraz Adam Dyczkowski. W liturgii udział wzięły liczne osoby, które ponad ćwierć wieku temu zaangażowały się w budowę kościoła w centrum osiedla 700-lecia. Między innymi proboszczowie, wikariusze kęckiej wspólnoty, księża z dekanatu kęckiego oraz kapłani pochodzący z tego miasta. Projekt kościoła, który tutaj został zrobiony przez miejscowych architektów, jest projektem dość dobrym i uzyskał pozwolenie odpowiedniej komisji w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Może byłoby lepiej, gdyby był trochę mniejszy, no ale dzisiejsza uroczystość pokazała, że parafia jest dość liczna i dość duży kościół, jakim jest Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa na osiedlu, pomieścił tak ogromną rzeszę ludzi. Cieszyłem się tym pierwszym etapem poświęcenia kościoła w 1997 roku, kiedy już weszliśmy do nowego kościoła, a dzisiaj jak zobaczyłem, no to będę to sprowadzał moich znajomych, żeby zobaczyli no, cząstkę tego mojego dzieła, ale w sumie tych trzech księży, no i całej tej wspólnoty parafialnej. Podczas liturgii biskup poświęcił oraz okadził ściany kościoła i ołtarz w obrzędzie wyrażającym wspólnotę Chrystusa z żyjącym kościołem. Hierarcha namaścił olejem krzyżma świętego ołtarz i wyznaczone miejsca świątyni. Urodzony w Kętach biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adam Dyczkowski przypomniał, że budowa kęckiej świątyni rozpoczynała się w czasach innego ustroju, gdzie brakowało materiałów budowlanych, a władze piętrzyły liczne trudności przed kościołem. Ale dziś możemy podziwiać tu piękną świątynię i żywą wspólnotę parafialną. W mojej diecezji miałem szczęście konsekrować ponad 60 nowo wybudowanych kościołów. To była wielka radość. A tu w Kętach, na tym osiedlu, ten kościół był tak bardzo potrzebny, ta świątynia. I stąd ogromna wdzięczność do księdza Bochaczyka, który to zainicjował, do wszystkich księży budujących, zwłaszcza do księdza Musiałka, który finalizował te wszystkie sprawy. 25 kwietnia 1985 roku kardynał Macharski podczas polowej mszy świętej poświęcił pusty jeszcze plac przyszłej budowy kościoła i samotnie stojący krzyż w środku kęckiego osiedla. 26 czerwca 1987 roku metropolita krakowski erygował dekretem parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. Obok licznych wspólnot, które działają przy parafii, powstał tu jeden z najpotężniejszych w Polsce klubów honorowych dawców krwi. Są tu także monumentalne organy muzyczne, jedne z największych w diecezji. W świątyni odbywają się cykliczne koncerty. 2 lata temu powstał film o historii budowy kościoła, jednakże proboszcz parafii nie udostępnił go w dniu konsekracji. Dlatego dla wszystkich chętnych podajemy numer telefonu, pod którym można zapytać o darmową kopię filmu. Telefon 796 45 45 78.